Cześć, witam Was w pierwszym odcinku serii Przegląd Ogłoszeń. Pewnie wielu z nas ma podobnie, potrafimy godzinami przesiadywać przed komputerem albo smartfonem w poszukiwaniu interesujących, ciekawych, wymarzonych samochodów albo, jak wolicie, perełek, malinek, truskaweczek, po prostu okazji. Tutaj będziemy robić to samo, tyle że razem. W każdym odcinku będzie jakiś motyw przewodni albo po prostu będziemy szukać auta dla któregoś z naszych widzów. Na końcu filmu będzie miejsce, w którym Wy będziecie mogli się wykazać. Zatem oglądajcie do końca. Pamiętajcie także, żeby subskrybować ten kanał, a teraz zaczynamy. Macie tak czasami, że budzicie się rano, a tu z kieszeni wystaje Wam jakiś plik drobnych, powiedzmy 50 tysięcy złotych. Wchodzicie na Automoto, szukacie jakiejś fajnej fury i kupujecie ją od ręki? Nie? No, ja też nie. Dlatego dzisiaj do tematu podchodzimy bardziej zdroworozsądkowo. Będziemy szukać auta taniego w zakupie i taniego w utrzymaniu. Dlaczego? No bo wiele osób w obecnej sytuacji musi rozważnie wydawać swoje pieniądze, a na przykład potrzebuje samochód po prostu, żeby dojeżdżać do pracy. Wiem, że może być niespecjalnie emocjonująco, ale powiedzmy sobie szczerze, w rankingach sprzedaży aut nowych króluje Fiat Tipo i Dacia Duster. Spokojnie, nie będzie o autach nowych, to i tak nie jest w moim dzisiejszym budżecie. Dzisiejszy budżet to 10 tysięcy złotych. Zatem zacznijmy poszukiwania, wchodzimy w szczegółowe. Ja zawsze używam szczegółowego, bo tutaj wiele można zrobić. No więc tak, wrzucamy 10 tysięcy złotych. I tutaj pierwsza pułapka. Jeżeli szukacie do 10 tysięcy złotych, to nie zaznaczajcie 15, licząc na to, że 5 tysięcy utargujecie, dlatego że mogą się jeszcze pojawić dodatkowe koszty, a w takich autach tańszych to można się tego spodziewać prawie na pewno. Chociażby głupia wymiana oleju i filtrów, może się zdarzyć w gorszym przypadku, że będzie do wymiany rozrząd, albo po prostu będzie trzeba kupić komplet nowych opon, więc lepiej te utargowane ewentualnie pieniądze po prostu przeznaczyć na właśnie takie konieczne naprawy. Teraz tak, na pewno poszukuję benzyny lub benzyny z gazem. Mówimy tutaj o dojazdach do pracy, więc będą to krótkie odcinki, tak zakładam. Od razu zaznaczę sobie, że pokaż oferty z numerem VIN, bo jeszcze nie wszystkie ogłoszenia te numery VIN mają. To stopniowo jest dokładane. Co jeszcze? Raczej chciałbym, żeby auto było zarejestrowane w Polsce, choć absolutnie nie mam nic przeciwko autom sprowadzanym z zagranicy. Zarejestrowane w Polsce też nie eliminuje tych aut, to mogą być auta z zagranicy, ale już zarejestrowane w Polsce. Dzięki temu nie będziemy musieli męczyć się z rejestracją. No i dziś nie szukamy aut uszkodzonych, raczej mówimy o takim aucie, w które po prostu kupujemy, odbieramy i możemy jeździć. Bo jak na razie widzę, że jest trochę zbyt duży wybór. 6800 ofert to nadal trochę sporo. Pewnie wielu z Was tutaj zaznaczyłoby przebieg. Dla mnie przebieg ma drugorzędne znaczenie w tym przypadku. Dlaczego? Dlatego, że nie zawsze ten przebieg mówi o stanie auta. I wolę przyjrzeć się konkretnemu egzemplarzowi, nie odrzucać tylko dlatego, że ma 200 tysięcy. Może jeszcze wrzucimy sobie cenę w trochę węższym zakresie. O, już mamy 4,5 tysiąca. No i wygląda na to, że chyba będziemy musieli już szukać po markach. Więc tutaj dobrze jest mieć kilka pomysłów, a jeżeli nie, to po prostu przejrzeć sobie listę i zobaczyć, co nam wpadnie. No tutaj będę potrzebował chwilki, żeby coś tutaj znaleźć. Dobra, był Fiat Panda, teraz może skoczymy sobie do takiego miejskiego klasyka Skoda Fabia. Wiem, czego nie może tutaj zabraknąć. Honda Jazz. Dlaczego? Bo lubię Jazz i lubię Hondę. 38 sztuk. Mało. Toyota Yaris. Też bardzo fajny samochód. Testowaliśmy. No i tutaj równie dobrze mógłbym poszukać jeszcze więcej takich maluchów, jak na przykład Kia Picanto, Hyundai Getz, ale może ktoś będzie potrzebował czegoś więcej, na przykład pojedzie czterech rosłych mężczyzn do pracy, to może coś z Francji. Renault Megane poszukamy. 91 sztuk. Dobra, kilka dłuższych chwil później, no bo jak sami wiecie, takie poszukiwania potrafią trwać w nieskończoność.
Zaczynamy od mojego faworyta Honda Jazz. W ogóle ja uznaję Hondę za taką markę, która z niezawodnością jest za pan brat. Pierwszy egzemplarz Jazz 2, 2002 rok, 192 tysiące przebiegu. Oczywiście benzynka, auto jest zarejestrowane, zdjęcia są dosyć ładne, z wiele szczegółów, wiele detali. 192 tysiące, mamy zdjęcie licznika. Nie wygląda na to, żeby było gdzieś zużyte albo zarysowane, więc pod tym względem jest ok. Teraz tak, numer VIN jest, numer rejestracyjny jest. O, jest data pierwszej rejestracji, więc tutaj bardzo się cieszę. W ogóle muszę wam powiedzieć, że jestem pozytywnie tutaj zaskoczony, bo spośród tych samochodów, bardzo tanich można powiedzieć, wielu sprzedających podaje pełne dane, dzięki którym możemy sprawdzić sobie samochód w różnych bazach, na przykład w darmowej bazie Historia Pojazdów. A wiecie co, to może sobie sprawdzimy na Historii Pojazdu. A czemu? Bierzemy sobie numer rejestracyjny, numer VIN i datę pierwszej rejestracji. I sprawdzamy pojazd. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście na tej stronie, ale polecam. Za każdym razem, jeśli szukacie auta i takie dane są możliwe, to a jeśli nie są, to po prostu zapytajcie. Tutaj najciekawsze jest oczywiście oś czasu. Pierwsza rejestracja, zgadza się, 19 listopada 2002 rok. W Polsce ten samochód pojawił się w roku 2013. W 2014 mamy pierwszy przegląd, na którym wpisano 139 900 km. I tak, jak widzicie, co roku mamy dane. To nam bardzo dużo mówi o tym, ile tym autem było pokonywane, no i umacnia nas w przekonaniu, czy ten samochód jest wiarygodny. Dalej mamy dane zagraniczne i jeśli tutaj sobie klikniemy, dodatkowa baza danych daje nam informację, że auto nie było kradzione, złomowane, powypadkowe, uszkodzone i tak dalej. Oczywiście nie brałbym tego jako jedyną wyrocznię, ale już dzięki temu możemy przesiać. Ja sporą część ofert przesiałem dzięki temu, że spojrzałem sobie właśnie na historię pojazdu. Dobra, przeskakujemy do Skody. Skoda Fabia 1.4, oczywiście wolnosąca benzynka, 60 koni mechanicznych, to naprawdę nie będzie emocjonująco. Jest VIN, jest data pierwszej rejestracji, nie mamy numeru rejestracyjnego, ale mamy na zdjęciu, więc w sumie komplet danych. Trochę krótki ten opis, bardzo taki powściągliwy. Technicznie w bardzo dobrym stanie, bezwypadkowa, środek utrzymany w czystości, estetyczny. Ważne ubezpieczenie. Mała rada, jak piszecie już o ubezpieczeniu, napiszcie do kiedy jest ważne. Ubezpieczenie jest na tyle drogie, że w autach, które kosztują 6 tysięcy, może czasami stanowić no, 1/6 zakupu samochodu. Co tam dalej mam dla was? Kolejną Skodę. To jest ciekawy egzemplarz, bo coś wam chciałbym pokazać. Ten samochód ma 350 tysięcy kilometrów. Jest to benzyna z instalacją LPG, też 1.2. I tutaj mój apel, nie bójmy się tych przebiegów, bo wiele silników naprawdę jest w stanie przejechać bardzo dużo. Tutaj są szczegółowe zdjęcia, bo ten samochód ma kilka przycierek, bo uwaga, pracował na Uberze. Trzeba przyznać, że opis jest fajny, szczegółowy. VIN był używany przez jednego przedstawiciela. No pytanie, czy to nie jest jeden z tych, który wyprzedza nas na autostradzie, kiedy jedziemy 200 na godzinę. Ładnie pali, jeździ. Miesiąc temu wymieniłem wtryskiwacze gazu za prawie 1000 zł. No to jest właśnie to, o czym mówię. 1000 zł przy wartości 9000, no to jest całkiem sporo. Na bieżąco naprawiane zawieszenie, były wymienione łączniki, stabilizatorów, gumy. No to są rzeczy, które zawsze gdzieś tam się pojawią w którymś momencie eksploatacji. O, możliwość zapłaty w euro lub dolarach. Szanuję, może jakby się dało jeszcze zapłacić w ziemniakach albo w materiałach budowlanych, to też by był niezły interes. Ja mam trochę zaległych materiałów budowlanych na działce, także może bym się tak dogadał. Dalej. Toyota Yaris 1.3. 2005 rok, 272 tysiące, też całkiem spory przebieg, ale tak jak mówię, nie należy się tych przebiegów aż tak mocno bać. Bardziej trzeba patrzeć na to, jaki jest stan tego pojazdu, czy wszystko z nim jest ok. Wiadomo, że na zdjęciach ciężko jest ocenić, dlatego za każdym razem jednak polecam, żeby tą jazdę próbną sobie zorganizować. O, tutaj bardzo fajnie, bo po pierwsze cena jest całkiem atrakcyjna, 7700, a do tego auto było kupione w polskim salonie Toyota marki i 5 lat posiadał je prywatny właściciel. Wyposażenie podstawowe, ale ma alufelgi. To się w tym budżecie nieczęsto zdarza. W zasadzie bezwypadkowy. To jest uwaga, jak się pojawia takie stwierdzenie, to zawsze przeczytajcie 3 razy, o co chodzi. Ale tutaj akurat nie jest źle. Miał jedynie małą obcierkę parkingową, która była naprawiana w ASO. Możliwość sprawdzenia. Spoko, oczywiście fajnie, że jest taka informacja. Mimo wszystko
I tak polecam wytężoną uwagę podczas oględzin. Dalej. Renault Megane. Renault Megane 2. I tutaj nie ma się czego obawiać, bo owszem, Megane miało swoje problemy, szczególnie w tej drugiej generacji. I może się zdarzyć tutaj jakaś drobnostka z elektryką. Większość tych rzeczy albo będzie... jakby nie sprawi, że nie pojedziemy dalej, czyli dojedziemy do celu. Taką Megankę w takim jak srebrnawym czy gołębim kolorze za 6900 zł. To już mamy auto z segmentu C za 6900. Przebieg 171 tysięcy. Jest to auto z Niemiec. Jest to dwulitrowa benzyna z gazem, 136 koni. To raczej dla osób, które szukają, żeby szybko dojechać do pracy. Na przykład mają tendencję do spania zbyt długo. Tutaj wyposażenie całkiem fajne, bo mamy nawet elektryczne szyby z tyłu. Butla z LPG, ważna jeszcze około 9 lat. W porządku, moim zdaniem to powinno fajnie jeździć. Żeby nie było, że jest tak bardzo nieemocjonująco, to proszę bardzo, w tym budżecie można znaleźć także sobie kabrioleta i to z hardtopem, bo wiemy, że no, u nas to różnie z tym deszczem bywa. Megane 2, 163 tysiące. W 1.6 benzyna gaz. Mamy VIN, nie mamy pozostałych danych. Posiadam komplet dokumentów. Fajne autko efektowne, to też ciekawy opis. Klimatronik, skóra, tu mamy skórę. A nie, faktycznie skórzane fotele. Bardzo fajne autko, brakuje mi chyba tylko felg aluminiowych i to naprawdę powiedziałbym, że może być samochód nie tylko na dojazd do pracy, ale też gdzieś tam z kolegami na dziewczyny, jak nie będzie kwarantanny oczywiście. Fiat Panda, zobaczcie jaki piękny niebieski kolor. Normalnie wygląda jak jakieś przepiękne niebo. Ja nie wiem, czy on jest specjalnie, te zdjęcia takie nasycone są, ale naprawdę dobre zdjęcia. Zachwycający jest tutaj przebieg. 43 550 km, albo jak ktoś inny może powiedzieć, podejrzany, no bo to jest bardzo mało. Z drugiej strony taki samochód może jeździć tylko tak naprawdę do pracy, krótkie odcinki. Mamy VIN, mamy datę pierwszej rejestracji, mamy rejestrację, więc można sobie to potwierdzić. Opis jest dosyć krótki, ale jest tak, czysty, zadbany, kolor niebieski, no nie da się nie zauważyć. Stan techniczny bardzo dobry, serwisowana w ASO na bieżąco, płyny, filtry, dwa kluczyki, książka serwisowa i kraj pochodzenia Polska, więc tutaj co prawda jesteśmy w górnej granicy naszego budżetu, to jest 9000 zł, ale mamy auto zarejestrowane z Polski, jeszcze jest blisko, bo z Poznania akurat dla mnie to było super. Owszem, Panda nie będzie idealna na jazdę po autostradzie, będzie tam głośno, będzie tam trochę niewygodnie, ale na dojazdy do pracy tanie, proste w obsłudze, proste w utrzymaniu auto. A na koniec zostawiłem Wam perełkę, no bo oczywiście w tym budżecie można znaleźć różne samochody, BMW, Audi A4, jakieś Volvo. Jeśli oczekujecie, że to będzie auto bardziej, powiedzmy, z wyższej półki, no to oczywiście, ale pytanie, czy to jest rozsądne, żeby kupować teraz auto, którego potencjalne koszty są wysokie. Ja znalazłem, uwaga, Renault Avantime, 8,5 tysiąca. Jeśli chcecie się wyróżniać, chcecie mieć ciekawy samochód, zobaczcie jaka to jest piękność. Jest naprawdę wyjątkowy samochód. No, te szyby otwierane z przodu i z tyłu, które bez słupka B tutaj się łączą. No, wspaniała rzecz. I jeszcze do tego jasna tapicerka w środku. 8,5 tysiąca, 204 tysiące kilometrów przebiegu i tutaj mamy 3-litrową benzynę z gazem. V6 oczywiście. Wymienione wszystkie cewki i kable. Od 2 lat użytkuję. Jest na mnie zarejestrowany i ubezpieczony. Bogate wyposażenie, stan nie jest idealny, dlatego też cena nie jest wygórowana. No niestety, chcemy mieć auto z takiego segmentu, chcemy mieć auto, które się będzie wyróżniać z jasną tapicerką. To niestety, ale tak będzie. Zobaczcie, jakie solidne fotele z tyłu. No, robi wrażenie, jeśli chodzi o najciekawszy samochód, który mi jest najbliższy, z tego odcinka to ta Panda. 9000, czyli w górnej granicy naszego budżetu, ale wygląda na bardzo zadbaną, bardzo ładne zdjęcia, szczery opis i mega niski przebieg. Wiem, że 1.1, 54 konie byłby super wolny, ale jeśli to Ci nie przeszkadza, to jest pewnie jeden z ciekawszych samochodów.
Okej, okay, ten przegląd był bardzo, bardzo króciutki, ale uwierzcie mi, i tak bardzo się spieszyłem. Wybrałem tylko kilkanaście samochodów z tych, które mnie ciekawiły. Być może pominąłem jakieś ciekawe okazy. A teraz wspomniane zadanie dla Was. Jeśli chcecie, aby Wasz komentarz znalazł się w kolejnym przeglądzie, to wrzućcie w komentarzu pod tym filmem link do ogłoszenia na Automoto, które znaleźliście ciekawego, albo ogłoszenie, które jest napisane w dobry, rzetelny, zabawny sposób, może jakiś okazyjny samochód. Jeśli macie pomysł na jakiś motyw przewodni odcinka, to wrzucajcie w komentarzu, na przykład, nie wiem, pick-upy do 40 tysięcy złotych. Albo jeśli chcecie, żebyśmy pomogli Wam poszukiwać samochodu, to też dajcie znać i użyjemy siły i wiedzy naszej grupy, naszej widowni, żeby znaleźć fajny samochód właśnie dla Ciebie na Automoto. Dziękuję Wam za oglądanie, pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, zostawcie także łapkę w górę i trzymajcie się ciepło. Cześć!